jak nastroje po meczu. Ja chciałem pogratulować walki, bo oglądam i słucham, co mówią eksperci, no i chwalą was za ten mecz. Myślę, że możemy być z siebie zadowolone. Uważam, że to był nasz najlepszy mecz do tej pory. Było dużo walki, dużo fajnych akcji. Zabrakło, myślę, trochę w tym drugim secie może dokładności, może cierpliwości, ale gdzieś widać, że zaczynamy grać tą fajną siatkówką. No właśnie, w którym elemencie widzisz największy postęp w porównaniu z tymi meczami wcześniejszymi, w których różnie bywało? Myślę, że pracujemy nad każdym tak naprawdę. Gdzieś staramy się mieć mocniejszą zagrywkę i myślę, że w tym meczu fajnie zagrał blok obrona i myślę, że to jest klucz do naszego sukcesu. Rozpoczęłaś w kwadracie rezerwowych, ale pojawiłaś się w czwartym secie. No mi zaimponowałaś wieloma rzeczami, ale jedną obroną, to powiem ci, że się wszyscy rozpływali nad tą akcją. Wiesz, o czym mówię, mam nadzieję. Tak, dokładnie wiem, mam w głowie tą akcję cały czas. No cieszę się, że mogłam wejść, pomóc drużynie i myślę, że na tym to polega właśnie. No dla mnie to było bardzo dobre spotkanie i też no każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak na tym turnieju się prezentujemy, a jak byśmy chciały i jak to wszystko wygląda i jak byśmy chciały, żeby wyglądało. Dlatego myślę, że to dla nas takie bardzo dobre spotkanie, przetarcie z zespołem, który jest na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj zagrał też fajną siatkówkę, my postawiłyśmy wszystko na jedną kartę i zagraliśmy po prostu też dobrą siatkówkę. Wydaje mi się, że w końcówkach to po prostu już uciekło trochę już wdarło się roztargnienie i trochę brak sił, tak, też ja tak myślę, więc to taki mój wniosek po meczu. Dzisiaj byłaś na boisku opoką w przyjęciu, miałaś Martyny dwie obok siebie. Jak się czułaś? Pewnie, niepewnie? Holenderki dobrze serwowały. Dobrze zagrywały, aczkolwiek ja jakby ufam dziewczynom. Wiem, w jakiej są dyspozycji i myślę, że sobie dobrze radzą. Czy to Martyna Czerwiańska, czy to Martyna Łukasik. Bardzo dobrze sobie poradziły w tym elemencie. No wiadomo, no, przydarzają się błędy i też no... Trzeba to zaakceptować, że też nieraz uciekają te piłki. Nam akurat uciekło trochę za dużo moim zdaniem, aczkolwiek myślę, że Martyna Czerwiańska to w ogóle dzisiaj dobre spotkanie. Pierwszy mecz na tym turnieju i pierwszy raz wyjściowej szóstej, o ile mi się wydaje. Więc też jakby dobrze dla niej. Natomiast wychodząc z nią u boku w przyjęciu, nie miałam żadnych wątpliwości co do jej formy, co do jej dyspozycji. Tyle. Powiedziałeś, że chciałyście zagrać lepiej, że to był taki mecz. Pozdrawiamy pana doktora. Przepraszam, doktora. Czy to, co dzisiaj pokazałeś, już jest bliżej tego, jak wyobrażasz sobie waszą grę? Na normalnym poziomie? Na pewno już poczułyśmy taką grę, którą byśmy chciały prezentować. Natomiast no wiadomo, że te elementy, że w niektórych momentach te elementy nie wyglądają aż jeszcze aż tak dobrze, jakbyśmy chciały, żeby wyglądały. Natomiast no mówię, że moim zdaniem to było dobre spotkanie i myślę, że to, co prezentowaliśmy wczoraj z Kanadą przez te dwa sety, jakby pokazuje to, że możemy, że dzień zaczynamy z czystą kartą i walczymy od początku do końca i codziennie jest nowy dzień i nowa karta i nowy mecz. I tak dzisiaj podeszliśmy do tego i jestem dumna z zespołu. Za chwilę w nowym dniu gracie z Japonią. Jak to widzisz? No normalnie, no tak jak już mówiłam, że jutro jest nowy dzień. Na pewno zmęczenie jako tako będzie, no bo nie ma się co czarować, że go nie będzie i że będziemy świeże. No natomiast wychodzimy i bijemy się o zwycięstwo, ponieważ wiemy, że z Japonią już udawało nam się wygrywać i no też jest to ważny mecz, jeżeli chodzi o tabelę, o punkty i będziemy na pewno walczyć.